Witam w kolejnym odcinku Pieców i Teofana. Zaraz, okay. Dziękuję. Dzisiaj kolejny program z serii Pieców i Teofana. Tym razem legendarne dystrybucje wideo w czasie ery kaset VHS. Na czym będzie polegało? Oczywiście. Będziemy opowiadać o wielkich dystrybucjach, którzy z VHS-ami mieli z czymś wspólnego. Począwszy od wszystkich, którzy absolutnie pracowali. Czyli te firmy, pokażemy okładki, pokażemy nalepki z kasetami. No i to będzie historia. W pierwszym odcinku opowiemy... Zaraz zejdziemy w dół... O dystrybucji BBC Video. BBC Video zadebiutowało w latach 80., chyba to były początki lat 80., 80., 81. Tak, 80. rok właśnie się zaczęło. To było założenie, a w 81. wydano swoją pierwszą, swój pierwszy film. No to lecimy. Lata 88. Początkowy szał. Oczywiście tak wyglądała pierwsza okładka, pierwsze okładki. Oczywiście kasety VHS i tu był oczywiście znak BBC Video. I tak było w Betamax. Betamax też było, nie było pokazane kategorie wiekowe. Skończyło się na to, że kategorii wiekowych już nie ma. Tak wyglądały kasety VHS BBC Video. No. Wtedy było niebieskie. Były w dwóch wersjach. Pierwsze zwykłe, czyli takie, a drugie był napis, było gwiazda i tu było normalne logo z BBC Video. Tak jak było na początku kasety i na koniec kasety. Oczywiście to logo było prawdopodobnie zapożyczone. Trochę podobne było do BBC 1. A tu wyglądała okładka. Tak wyglądała okładka. No. No i tak się skończyło wtedy. Jeszcze różne firmy produkcji takich kaset. No, no i tak właśnie wyglądało. Zaczął się właśnie szał na te kasety. Dobra, lecimy dalej. Niestety tak nie udało mi się zdobyć okładki z... A tu też były na Laserdisc. Kiedyś zrobię odcinek Pieców i Teofana. Laserdisc. Dzieło stulecia. To na jednej lub na dwóch płytach. Każdy był po dwie strony, to ja płyta winylowa, ale nieco innym nastrojach, czyli płyta winylowa wideo prawdopodobnie, czyli laser disk, czyli nagrane z lasera. Trzeba było wkładać i odtwarzanie się zaczęło. Dobra. Lecimy dalej. W latach 80. czołówkę przyjęła wirtualna kula ziemska, którego znaliście z czołówki BBC 1, którego i tak było na początek emisji, na widencie oraz na zakończenie emisji i grał wtedy hymn Anglii. Bóg uchroń królową. Do, tak się nazywa po polsku. Logo, okładka. No niestety nie widać było logo BBC. Kiedyś oczywiście musiałem wykorzystać logo BBC. Oczywiście z 85 roku jeszcze nie miało ono wstępu. No tak widać. A tu tak wyglądała kaseta. No i tak.
kaseta BBC przyjęła kolor zielony. Był także kolor żółty, kolor czerwony, prawdopodobnie kolor niebieski. Na tyle co pamiętam. Musieli przejść nowe logo. No i tu skończył się na tym, tak. Dobra, lecimy dalej. Kolejne logo. A, przepraszam, kolejne. Lata 90-97. Za długo czekaliście na nową... Za długo czekaliście, dobra. Ty, za długo... Może lepiej zmienimy nazwę tak. Za długo emitowane. Tak. Trochę. Dobra, trochę za długo emitowane. Dobra. Tak wygląda okładka. Co jest czerwony napisów U albo PG albo P. Trochę to tak wyglądało i wtedy dobra, tak wyglądała okładka kasety VHS. Tu widać w przykładzie BBC Video Only Fools and Horses The Yellow Peril. Oczywiście mam reprint tej kasety z nieco inną naklejką No, widać to. To jest chyba reprint. Jak ktoś wie, czy to reprint, to nie piszcie w komentarzach. Kolejne. A, przepraszam, zapomniałem pokazać, tak wyglądały. Nie udało mi się zrobić okładki Laserdysk z lat 80. I to było ostatnie wydanie Laserdysku BBC 1, BBC Video. Tak właśnie oto wyglądało. Co? Tak jest. Koniec ery VHS dla BBC. To było ostatnie logo i ostatnia czołówka kultowa, jak to tam wyemitowana. Taki mam przykładowa okładka. Tu jest oczywiście nalepka tej kasety. Tak oto wyglądało. Ta dystrybucja jeszcze istnieje. Jako nikt nie... Wszystko nikt nie musiał się spodziewać, co się stanie niebawem. Co będzie niebawem? Czy A będzie jakieś nowe, czy B o coś nie? Polskie kasety z BBC były na przykład przez Kinoświat, przez Kasfilm, przez Bestfilm, który był jeden z wielkich dystrybutorów VHS firmy BBC Video. Nie wiemy, czy w Polsce w czasach komuny były kasety z BBC Video. Nie wiemy, kto produkowywał. Na tym kończymy dzisiejsze pytanie. Jest to wideo fana pierwsze. Legendarne dystrybucje wideo w czasie ery kaset VHS. Ja się żegnam z Państwem. Do zobaczenia. Cześć.